Witajcie moi mini na kolejnym filmie. Znowu dzisiaj vlog, z racji, że co nieco się tam dzieje w tym między Wodami Polskimi a PZW. Trochę się tam pojawiło nowych informacji. Niestety filmy mi zostały tylko dwa na tą chwilę, a na rybach już długi czas nie byłem. No tak to czasami bywa. Auto mam w tej chwili niesprawne i tutaj też no, jest z tym trochę problem. W tym tygodniu może uda się zrobić, to gdzieś wyskoczę, coś dogram. No ale mam na tą chwilę jeszcze tylko dwa filmiki, więc stwierdziłem, że nagram jakiś vlog, z racji się informacje jakieś tam pojawiły. Mam też trochę kijowy głos z racji, że jestem przeziębiony. No ale co, przejdźmy do artykułu pierwszego, w sumie są dwa. Jeden taki średnia informacja, drugi po prostu tragedia. Ale zacznijmy od tego delikatniejszego, że tak powiem, mniej co mnie interesuje, bo mnie i tak nie ma na miejscu, więc w sumie dla mnie się to nic nie zmienia. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez naszych pełnomocników z kancelarii, sądy rozpoznające powództwa w sprawie ustalenia bezskuteczności rozwiązania umów użytkowników obwodów rybackich rzeki Prosnej Lutyni wydały właśnie postanowienie o zabezpieczeniu tych powództw. Na podstawie tych postanowień sąd rejonowy w Kaliszu i Jarocinie potwierdził, że do zakończenia postępowania to okręg Kalisz jest podmiotem, który w wyżej wymienionych obwodach może prowadzić czynności zarybień i odłowów, jak również jest podmiotem zobowiązanym do dbania o dobrostan tych obwodów. Jednocześnie Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie zostały zobowiązane do zaniechania podejmowanych działań, które mogłyby przeszkadzać okręgowi w realizacji jego uprawnień. Co jednak najistotniejsze, sądy zaznaczyły, że okręg PZW w Kaliszu jest w dalszym ciągu uprawniony do wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb w obwodach rybackich, co jednocześnie potwierdza, że dotychczas zezwolenia w dalszym ciągu obowiązują, pozostają w mocy. Zatem wszyscy wędkarze posiadający ważne zezwolenia mogą na jego podstawie dokonywać połów ryb w wyżej wymienionych obwodach. Czyli według pierwszego pisma mamy sytuację taką, że PZW w Kaliszu coś tam działało. Sądy przyznały im rację, że nie można tak sobie obwodów wypowiedzieć. Chcą, żeby Wody Polskie wstrzymały się z działaniami, a co za tym idzie, my wędkarze nadal możemy łowić, powiedzmy, że tak legalnie. Jak tak prędzej w ostatnim czasie tam widziałem po znajomych czy gdzieś na forach, że ludzie i tak wędkowali, czasami tam kontrole były, ale to tylko upomnienia dawali, teraz będą mogli znowu łowić normalnie, bez tej sizy, jakieś, że ktoś przyjdzie, coś się stanie. Nie wiadomo teraz właśnie, czy to będzie tylko do końca tego roku, czy też w następnym sezonie. No na tym najgorzej wychodzą wędkarze, bo w tym momencie okręg kaliski jest mega kiepski pod względem ryb. Rybostanu jest mało zbiorników, w ogóle ten okręg zawsze kulał. I do tego jeszcze mamy tak, że podzielili nas na pół, na Wody Polskie, na PZW i okręg przydzieli na pół. Czyli jak żeśmy teraz z kumplem rozmawiałem, to wyszłoby, żeby trzeba mniej więcej tam gdzieś 250 za PZW zapłacić i 350 za Wody Polskie, to daje nam 600 za to samo w sumie, co żeśmy mieli cały czas. Za to bezrybie. No jakieś nieporozumienie, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie jakoś widzicie, informacje cały czas się zmieniają. Czy na lepsze, czy na gorsze, nie wiem. Nie oceniam, nie mam jej w tej chwili na miejscu. Też na rybach nie byłem dawno, no to ciężko mi stwierdzić. Przejdźmy do drugiego artykułu, do tego znacznie gorszego jak dla mnie. Cały czas mówili o tym, że będzie jedna karta na całą Polskę. Miało być za 250 zł. Teraz się okazuje, że to będzie 350 zł, to jest stówę więcej. Ale cały czas było wszędzie promowane, że będzie to jedna karta na całą Polskę. A dosłownie mija kilka miesięcy od tej całej szopki, co się zaczęła. A już Wody Polskie się chwalą tym, że zrobili zbiornik specjalny, czyli jeden zbiornik za jedno zezwolenie. To jest śmiech na sali po prostu. Najgorsze jest jeszcze to, że to jest zbiornik, na który jeździłem. I znowu to tyczy się praktycznie mojego okręgu. On jest za moim okręgiem, kawałek dalej, ale jeździłem czasami na ten zbiornik, lubiłem tam. To jest tak zbiornik szczupakowy. Jest tam sporo szczupaka i okonia, jakieś karpie i karasie. Nic innego tam w ogóle nie ma, nie? No i sobie teraz stwierdzili, że oni ten zbiornik zrobią jako taki, powiedzmy, zbiornik specjalny. No jak dla mnie to jest, kurde, po prostu tragedia. Tragedia, jeszcze raz tragedia. Miała być jedna karta na całą Polskę, a już się zaczynają schody. Do tego też już tam mnie słuchy dochodzą, że nie ma być to karta na całą Polskę, tylko mają być to województwa. To jest akurat informacja niepotwierdzona, ale ile z tego widzę, to nie wiem, zobaczymy. Bynajmniej wygląda to coraz gorzej, tak jak niektórzy na początku mówili, coś w tym faktycznie jest, że pokazują, że niby wszystko ładnie chcą zmienić, a teraz już się zaczyna coraz gorzej robić. Miało być lepiej, a czy będzie lepiej, chyba nie wydaje mi się, że tego
przejdźmy do tego zbiornika. Jestem mega zażenowany tym po prostu, co tu się robi. Mój kochany zbiornik, na który kilka razy do roku jeździłem, ale ten zbiornik ma tak fajny klimat, zawsze uwielbiałem tam przyjechać. Mam nawet film stamtąd nagrany. I teraz się okazuje właśnie taki mega negatywny news, że ten zbiornik ma być zbiornikiem specjalnym i jak ja będę chciał sobie na niego jechać, to mam zapłacić dodatkowy hajs, a miało być dopiero jedna karta na całą Polskę. Jak jedna karta, to jedna karta. To z jakiej paki jakiś nowy zbiornik się robi? Jako oddzielny obwód rybacki czy coś takiego. Po prostu jakaś kpina czysta, nie? Przejdźmy do tego artykułu. Zbiornik Drosin. Pierwszym łowiskiem administrowanym przez Wody Polskie we Wrocławiu. Na obszarze administrowanym przez Wody Polskie w Generalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Wrocławiu powstało pierwsze łowisko samodzielnie zarządzane przez nasze gospodarstwo. To zbiornik wodny Jutrosin niedaleko Rawicza, województwo wielkopolskim. W Polsce zdecydowana większość obwodów rybackich jest zagospodarowana przez użytków rybackich. To m.in. Polski Związek Gospodarski, bla 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 bla. Jakieś tam pierdy w obwodach rybackich bezpośrednio zagospodarowane przez Wody Polskie. Również umożliwiono amatorski połowy. Sprzedażą zezwoleń na tego typu połowy zajmują się właściciele terytorialnych dla tych akwenów regionalnych zależą gospodarki wodnej. Pierwsze takie łowisko powstało właśnie koło mnie. Na zbiornik, który jeździłem. Jak jedną szpilkę wbili, to i drugą od razu. Szczegóły związane z zasadami sprzedaży zezwoleń uprawniających, to tam jest informacja. Tutaj jeszcze coś było, przypomnijmy, że aktualny wykaz wód to lipa. Warto też pamiętać, że decyzja marszałków od zbiorników może zostać uznana za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Dla użytków rybacy mogą zostać zwolnieni z prowadzenia tam racjonalnej gospodarki rybackiej. W efekcie wody objęte tego typu decyzjami pozostają również włączone z możliwości prowadzenia. Może być tak, że ktoś tam sobie dzierżawi zbiornik, powiedzmy, że coś od Wód Polskich i oni jakby go zabrali, to może być, że w ogóle nikt tam nie będzie mógł łapać. Nie mówię o tym zbiorniku, ale o innym. No tak to zrozumiałem, nie? Porąbane to trochę. A teraz przejdźmy tutaj kawałek obok. I teraz mamy zasady sprzedaży zezwoleń na ten zbiornik. No i tutaj jest zezwolenie roczne, coś tam, typowy opis jakiś, tam, to tutaj się nie będę tak zmieniał. Koszt zezwolenia, dzień 3 dychy, 3 dni 5 dy, 14 dni stówa, rok 200 zł za jeden zbiornik. Śmiech na sali, a zwłaszcza, że ten zbiornik ma tylko praktycznie szczupaka, okonia, karasia i karpia i tam innych ryb w ogóle nie ma. Zezwolenie roczne tam obowiązuje od ile idę. Data jest, potem co my tu jeszcze ciekawego, to jest ten regulamin, ten cały co tutaj przeczytałem. Oczywiście linki będziecie mieli w opisie, cały regulamin, zobaczcie ile załączników jest do tego. Masakra jakaś. To jest dosłownie na 99% copy place PZW. Typowo identyczny, nie? Skopiowali po prostu ich, cały ten regulamin. Jedyna rzeczą, która się zmieniła i chyba to nawet nie wiem, czy na gorsze, na lepsze, to patrzcie, wymiar ochrony sandacza i szczupaka. Tam nawet sandacza nie ma, na 100% go tam nie ma. To jest od 50 i od 70. Czyli można wziąć, jeśli ktoś tam zabierze ryby, tylko między 50 a 70. Do tego okoń, między 18 a 35 cm. Większego nie można wziąć, mniejszy to tam nie ma sensu, nie? Później karas pospolity, tam go nawet nie ma, ale jest od 20 do 30 cm. I lin od 45 nie można brać. Limit dzienny ryb do zabrania z łowiska, sandacz, szczupak, 2 sztuki łącznie, węgorz 1 sztuka. Linii karaś pospolity 3 sztuki łącznie. Okoń 8 sztuk, pozostałe gatunki nie więcej jak 5 kg. To 5 kg to zawsze był pic na wodę, bo nikt z wagą nie chodzi. Każdy tak jak wrzuca do siatry, to wrzuca, nie? No, ale to tam pic z tym. Nie wiem, tutaj jeszcze coś tu patrzałem z tym regulaminem, już teraz nie pamiętam, ale chyba nic tu ciekawszego nie było, nie? No bynajmniej jestem mega zażenowany tym, co tutaj się stało z tym zbiornikiem, bo nie dosyć, że zrobili sobie z niego zbiornik specjalny, kiedy miało być jedna karta na całą Polskę. Tak cały czas to rozumiem. A dla mnie danie jednego łowiska jako łowisko specjalne to nie jest jedna karta. Co, jak widzicie, jakieś kolejne zmiany znowu są. Tym razem stawiam, że wydaje mi się, że gorsze po prostu są. Miała być jedna karta na całą Polskę, nie ma jednej karty na całą Polskę, jest jeden zbiornik specjalny, czyli całe fakty, które cały czas mówiły się mijając celem, chodzi oczywiście o jedną opłatę na całą Polskę, zrobili sobie zbiornik specjalny, oczywiście jak to, znowu okolicy, mój okręg albo w okolicy jego, wiedziałem zawsze, że mam najgorszy okręg w Polsce, ale nigdy nie widziałem się do tego stopnia. Jeszcze, żeby jakiś czas temu zastanawiał się z kolegą,
czy opłacić w następnym roku te Wody Polskie właśnie, czy PZW, co się bardziej opłaca. W tym momencie, jak oni robią na jeden zbiornik, który mi zależało jechać tam i robią jako zbiornik specjalny, to Wód Polski na bank nie będę opłacał. To się mija z celem w ogóle, żebym to opłacał. Zobaczymy z tym PZW, czy to będzie do końca roku to porozumienie, czy jeszcze będzie w następnym roku. Jeśli będzie w następnym roku, to jeszcze będę w PZW, a jeśli będzie, że do końca tego roku i potem od nowego roku przejmą to Wody Polskie, to w praktyce chyba nie będę brał ani tego, ani tego i będę jeździć po prostu po dzikich stawach, jakoś się tam filmy będzie nakręcać. Tu nie chodzi tyle o kasę, tylko po prostu o to, jaki to jest wyzysk, co tu się po prostu robi, czysta mafia. No, dla mnie to jest nieporozumienie, że ja teraz bym miał wziąć i za te same zbiorniki, które miałem przez tyle lat, które jest zawsze słabo z rybami, muszę jeździć dużo, patrzeć gdzie się co dzieje na zbiornika, gdzieś tam po forach coś, dużo doświadczenia mi się odbija, żeby w ogóle coś złapać, żeby coś wam pokazać na filma i żeby teraz wziąć i zapłacić jeszcze raz tyle ponad, po to, żeby mieć wciąż to samo. Jeszcze mi zabrali jeden zbiornik, na który też jeździłem i z którego też filmy robiłem. Który po prostu lubię ten zbiornik tamten, bo jest, ma fajny klimat. Jak dla mnie, no to po prostu, co tu się robi, moi drodzy, to jest masakra, nie? Vlog stwierdziłem, że nakręcę, zaraz, że to taka dla mnie ważniejsza też informacja. No i też nieprawda z oceny Wód Polskich co do karty, jednej karty na całą Polskę, bo to już wiemy, że w tym momencie to już się mija z celem. Kolejną rzeczą, co chciałem powiedzieć, to kupiłem sobie ostatnio fajną odległościówkę niemieckiej jakiejś tam firmy, nie wiem, MMT, coś takiego, nie wiem, nawet nie znam tej firmy, ale jest to taka, powiedzmy, taka jakby odległościówka na zasadzie, że jest niby na pstrągi. Nie wiem, czym to się nawet różni, bo nie widziałem, żeby kij odległościowy był na pstrągi. Niby nie pisze, że to jest odległościówka, facet mi tam z nim po angielsku trochę pogadałem i mi to wytłumaczył, że to jest taki kij, powiedzmy, pstrągowy, ale on ma wszystkie predyspozycje, co ma odległościówka. Jak spojrzałem, mówię, nie widzę żadnej różnicy, bo wziąłem odległościówkę, patrzę, to samo, nie? No ale kij mega lekki, duży zapas mocy, korek ma na dole taki jakby od spinningu, trochę inaczej się różni niż typowa odległościówka. Będzie gdzieś okazja, to zarago wezmę na ryby, o, czy nie wiem, czy tutaj ma to sens, jeśli bym pojechał, bo już zaczął klepać, ale myślę, że jak wrócę teraz na święta, to skoczę jeszcze do siebie na małą dziurę tam nad staw, może uda się coś złapać, to tam na pewno wezmę i pojadę na spławiczek. To wam pokażę wędkę i do tego kupię kowrotek Savage Gear, też konkretny, też mi się podoba. No, trochę kasy za to dałem, ale warto było, sprzęt jest kozacki. No ale co tu będę więcej się wam rozpowiadał, później na filmie, ja po prostu jeszcze w tym roku się pojawi film, to wam pokażę po prostu sprzęt typowo, jak będę już nad wodą, czy to teraz uda mi się tutaj, jak jestem, czy jak będę w Polsce, zobaczymy. Nic, to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Widziałem, że poprzedni film naprawdę fajnie się przyjął, bo tam ma około 21-22 tysięcy wyświetleń, to jest rekord u mnie na kanale, co mnie też bardzo cieszy, mimo że wiadomo, to takie vlogi to nie jest moja bajka, wolę jechać na rybę, coś nagrać, jak wędkuję, ale no teraz po prostu jest sytuacja, jaka jest, nie mam wyjścia, a zwłaszcza, że też okazja jest, że coś się dzieje w tym świecie wędkarskim, to po prostu z racji tego nagrywa, bo tak to raczej się nie będę zakminiał specjalnie w to jakieś vlogowanie, wolę jednak jechać na ryby i łapać jakieś fajne okazje, coś wam pokazać, jakieś hole, ciekawe miejscówki. Mam dużo pomysłów na przyszły sezon, w sensie mam dużo takich, wiem, gdzie są takie zbiorniki, typu jakaś opuszczona rzeka, takie stawy jakieś tam poukrywane w krzakach, gdzie jest coś ten, ale widziałem, że ryby tam jakie są. Dużo pomysłów jest, na pewno z tego filmy powstaną, w tym roku po prostu nie jechałem, bo nie chodzi o to, żeby w jeden sezon wszystko wypstrykać, wszystkie zbiorniki, nie? Więc w każdym sezonie będę patrzał coś, rzucić coś nowego po prostu, nie? Będziemy patrzeć na bieżąco. Jak wam się film podobał, zostaw łapę, suba i widzimy się na kolejnym filmie. Pozdrawiam, ekipa. Cześć.